Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Obecnie będziemy studiowali lekcje biblijne, kwartarnik pomocny w studiowaniu Pisma Świętego, kwartał pierwszy, 2012, lekcja 11 zatytułowana Bóg jako artysta. Lekcja ta składa się z 6 części na niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. W dniu dzisiejszym będziemy studiowali część na niedzielę. Tekst pamięciowy. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana. Psalm 27, werset 4. Jak dotąd przyglądaliśmy się różnym aspektom Boga, Trójcy, Jego świętości, Jego Odkupiciela, jednak jest w Piśmie Świętym obraz Pana, na którym rzadko zwracamy uwagę, a mianowicie Bóg jako artysta. Wiele ludzi twierdzi, że nie interesuje ich sztuka. Wielu chrześcijan wie bardzo niewiele o sztuce. Owszem, wiedzą, co im się podoba, a co nie, ale to zaledwie wiedza o własnych gustach. Inni zauważają, że sztuka istnieje, ale nigdy nie przywiązują do niej żadnej wartości ani wagi. Chrześcijaństwo nierzadko okazywało obojętność wobec sztuki. Czasami sztuka była potępiana przez niereligijne jako niereligijna i zła. Inni raz podziwiali dla piękna, przeradzała się świecką religię z fanatycznymi wyznawcami. Wielu ludzi pisało o chrześcijaństwie, ale niewielu próbowało pojęcie piękna przedstawić jako jedną z ważnych chrześcijańskich nauk. Piękno jest prawdą, a prawda piękną, napisał poeta John Keats. Choć Keats znacznie przesadził w tym stwierdzeniu, Bóg z pewnością jest prawdą, a prawda jest piękna. Samo stworzenie świadczy o tym, że Pan jest artystą i miłośnikiem prawdziwego piękna. Bóg jako garncarz. Teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscy jesteśmy dziełem Twoich rąk. Księga Izajasza proroka, 64 rozdział, 8 wiersz. Kiedy Biblia po raz pierwszy przedstawia Boga jako umiejętnie kształtującego glinę. Zobaczmy, pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 wiersz. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Drugi, siódmy wiersz. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pismo Święte rozpoczyna się stworzeniem przez Pana pierwszych ludzi z prochu ziemi. Hebrajskie słowo oznaczające człowieka Adam jest ściśle związane z innym hebrajskim słowem oznaczającym grunt Adama. Ten związek językowy podkreśla zdumiewającą prawdę o Bogu jako artyście, garncarzu. On ukształtował nas z prochu ziemi. Trudno sobie wyobrazić, jak istota ludzka złożona z krwi i kości, skóry i nerwów oraz wszystkich skomplikowanych organów ciała mogła zostać ukształtowana z prochu ziemi. Nasze istnienie jest cudem, daleko wykraczającym poza ludzkie pojmowanie.
Choć w pewnym sensie obraz gancarza jest trafny, gdyż Bóg użył gliny, by nas ukształtować, to jednak trudno zdefiniować słowami jego twórczą potęgę i artyzm, podobnie jak inne przejawy mocy i działania Boga. Przecież żaden gancarz nie potrafi ulepić niczego, co zmieni się w żywą istotę, oddychającą i myślącą. Przeczytaj księgę Jeremiasza, Izajasza i Psalm, jak wyobrażenie Boga jako gancarza jest przedstawione w tych wersetach. Księga Jeremiasza, 18 rozdział, werset 3 do 10. I wstąpiłem do domu gancarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak gancarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak gancarz, mówi Pan? Oto jak glina w ręku gancarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeśli uczyni to, co jest złe w oczach moich, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, jakie obiecałem mu wyświadczyć. Księga Izajasza, 64 rozdział. Werset 5-8. Wchodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość. I o twoich drogach pamiętają. Oto ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, i wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść i nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał imienia Twojego. Kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddaliłeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Tyś naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Psalm 51, werset 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Panie, a ducha prawego odnów we mnie. Wśród koncepcji objawionych w tych wersetach znajduje się obraz tego, jak bezradni jesteśmy wobec Boga. W pewnym sensie jesteśmy jak glina w ręku gancarza i to od gancarza, a nie od gliny zależy wszystko. Pan działa, by odtworzyć w nas podobieństwo do Niego. Jakkolwiek Bóg z pewnością troszczy się o fizyczne stworzenie, znacznie ważniejsze dla Niego jest piękno tego, co może dokonać w nas. Mamy się poddać Jemu, umrzeć dla egoizmu i współdziałać z Panem, który stara się odtworzyć i odrodzić nas, by w możliwie największym stopniu przywrócić w nas pierwotne, duchowe i moralne piękno, jakie niegdyś posiadaliśmy. Oczywiście zewnętrzne piękno może być urzekające, ale tym, co naprawdę się liczy, jest piękno wewnętrzne. Rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski stworzył fikcyjną postać, która według niego miała piękną duszę,
Z czym kojarzy Ci się pojęcie pięknej duszy? I co w Tobie jest zgodne z tym ideałem, a co nie? Dziękuję bardzo.